Hejeczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja Was zapraszam na troszkę nietypowy film, jak na mój kanał. Mianowicie dzisiaj będą, słuchajcie, sukienki, ubrania jesienne, chusty. Pokażę Wam, co jest nowego u mnie w sklepie, mój, że tak powiem, nowy asortyment, z którego jestem bardzo zadowolona, ponieważ uważam, że no, rzeczy są wyjątkowe i są naprawdę piękne. Także jeżeli lubicie takie filmy, to mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. I oczywiście link, wszystkie informacje do sklepu macie pod filmem. Jak wejdziecie sobie w link do sklepu, to tam też będziecie mieli dokładny opis tych ciuchów, wymiary i tak dalej. Ja teraz Wam po prostu pokażę, jak to wygląda na ludziu. Więc zaczynamy od sukienki, która chyba mi się najbardziej podoba, chociaż jest bardzo prosta. Zobaczcie sobie, to jest sukienka właśnie typowo jesienna. Dodam tylko, że ja mam 1,72 m, więc widzicie, że to tak dochodzi do kolana, ale co w tej sukience jest takiego niezwykłego, to chyba to, że właśnie ona jest po pierwsze elegancka, ale z drugiej strony też normalnie, myślę, można w tej sukience iść do pracy, ogólnie na jakieś spotkanie, także nie jest jakaś turbostrojna. Fajnie powoduje takie wycięcie w talii, jest w ogóle taka, to jest teoretycznie oversize'owa, bo widzicie, że ona jest taka bardzo rozciągliwa, natomiast myślę, że ona będzie idealna na rozmiar 36, 38 i 40, bo no widzicie, tutaj jeszcze jest, że tak powiem, dużo miejsca, a ja mam no, rozmiar 38, góra, dół różnie, czasem 38, czasem nawet 40, bo ja mam, że tak powiem, duże dupsko. No, mam 1,72 m, więc widzicie, jak to na mnie wygląda. Jak jesteście niższe, no to będziecie miały oczywiście dłuższą tą sukienkę. Takie to jest odkrywcze. No i tutaj widzicie, jest taka krateczka, tutaj jest ciemniejsze, złote guziczki. No, powiem Wam, że mi się ta sukienka strasznie podoba i uważam, że no, do pracy w takiej kietce petarda, na imprezę petarda, na randkę petarda. No i tutaj pokażę Wam też chusty, jakie są, ponieważ jest dużo fajnych takich nowości chustowych, także o, taka chusta tutaj, można sobie, chociaż chyba to niszczy urok tej całej sukienki, tak myślę, że ta chusta jest fajna do płaszczyka, to jest taki kolor, troszkę zniekształca kamera, ale to jest taka czerwień ceglana, idealna właśnie, no, jesienna, także przechodzimy do następnej, żeby tutaj, no, za długo się nie rozwodzić nad jedną. Taka sama sukienka, tylko beżowa i widzicie, tutaj jest łoblecona złotą nitką. Tak samo złote guziczki, już Wam pokazuję, jak wygląda w całości. Taki sam rozmiar, widzicie, jest tutaj bardzo taka rozciągliwa. Jest przemiła, jest, no widzicie sama, jest naprawdę taka... No ładna jest, no po prostu jest ładna ta sukieneczka i mówię, i po prostu idealna teraz na jesień i tak samo na zimę. No ja powiem Wam szczerze, tak pokrótce, to naprawdę długo szukałam, żeby te sukienki były takie, wiecie, inne, takie fajne, bo pełno jest wszędzie tych samych kroi, a jednak no postawiłam na coś innego. O. Także tak to wygląda, przód, tył. Nie mam rajstop, ale raz już sukienka, którą widzieliście w jednym z vlogów, mój ulubieniec, to jest sukienka idealna na randkę, na imprezę, chociaż to nie jest czas imprezowy, ale wiecie, takie spotkanie takie romantyczne, bardziej właśnie imprezowe, no jest po prostu, no jest po prostu sztosik. Jest trochę krótsza, dlatego mówię, że taka bardziej imprezowo-randkowa. Materiał ma grubszy, więc jesień, zima idealna, tylko wiadomo, jakieś fajne. Ja bym do tego widziała czarną romaneskę, której nie mam, więc Wam nie zaprezentuję. Tutaj fajnie też ten pasek robi te wcięcie, są kieszonki, no to taka, wiecie, atrapeczka jest. Wydaje mi się, że no, wygląda po prostu zacnie ta sukienka, tak seksownie, no tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o rozmiar, no to myślę, że ona będzie idealna na rozmiar 36 i 38, chociaż niby to jest rozmiar oversize'owy, ale ona się już tak, widzicie, nie rozciąga, więc tutaj biust jeszcze spokojnie wejdzie. No ale myślę, że tak 38, no to jest taki, powiedzmy sobie szczerze, rozmiar idealny. Raz taka biało-czarna sukienka, też oczywiście bardzo przyjemny materiał. Sprawdziłam przed, to jest 80% wiskozy i 20% poliesteru. Zresztą wszystko na stronie będziecie mieli, jakieś tam składy, wymiary. I tak, to jest taki właśnie półgolfik, ale powiem Wam, że co jest fajnego, to to, że w ogóle tutaj nie obciska szyi. Ja na przykład nie lubię takich golfów, które wiecie, gdzieś tam są blisko szyi i nie da się oddychać. Tutaj jest luzik, więc luzik, arbuzik. No, ona jest taka troszkę już, widzicie, dłuższa, prawie, że do kolan dochodzi. No, elegancka, do biura, do pracy, naprawdę. I wydaje mi się też,
chociaż może mi się wydaje, ale te wzory jakoś tak powodują wysmuklenie sylwetki, wydłużenie tej sylwetki, takie mam wrażenie, przynajmniej jak teraz się oglądam w podglądzie. Dajcie mi znać, co myślicie. No i tyle. No i to jest sukienka sztosik. Jak ją zobaczyłam, to od razu pomyślałam, ja taką sukienkę muszę mieć. W dwóch kolorach, teraz Wam pokażę drugi kolor, tylko muszę się tu bardzo oddalić, bo ona jest, widzicie, długa, tak za kolano idzie. O, za kolano akurat buty, ale tak do połowy łydki. Tutaj jest oczywiście z przyjemnego, cieplutkiego materiału, a tutaj część jest z materiału, a część jest właśnie taka, widzicie, plisowana, co powoduje no chyba taką wyjątkowość tej sukienki, takie kolory jesienne właśnie. No tutaj jest też taka dosyć rozciągliwa, powiem szczerze, że nie pamiętam, czy ona ma rozmiary, czy ona jest oversize'owa, chociaż wydaje mi się, że ma rozmiary, to sobie sprawdźcie dokładnie, to jest chyba rozmiar 38, tak mi się wydaje. I co jest fajne? Fajny jest też ten dekoldzik, taki wódeczkę. Też mi się wydaje, że takie dekoldy, chociaż mogę się mylić, ale poprawcie mnie, że wyszczuplają ramiona. No, ale ogólnie wygląda, słuchajcie, petardunio moim zdaniem. No i mówię, taka 3/4, no na jesień. Idealna. Ja generalnie, wiecie, uwielbiam sukienki, więc u mnie w sklepie prawdopodobnie będzie większość sukienek, jak nie wszystkie, jak nie wszystko, co jest związane, co jest sukienką albo spódnicą. No nie wiem, jakoś tak czuję się kobieco i w sukienkach jest to fajne, że nie musicie dopasować góry do dołu, tylko macie tak naprawdę cały strój. Ubieracie tą sukienkę, ubieracie kozajdę, płaszcz, jesteście gotowe do wyjścia i tyle tak naprawdę. Nic tu więcej Wam do szczęścia nie potrzeba, także pokażę Wam jeszcze czarną. Sprawdziłam, dobrze pamiętałam, są rozmiary, to jest SK na M i będzie też LK na XL, chociaż powiem Wam, że wydaje mi się, że jak ktoś ma LK, to też będzie dobra ta sukienka, bo ona jest naprawdę taka rozciągliwa i no ale no, mówię Wam, jaka jest rozmiarówka, ta jest czarna, jak mi włosy lecą, ta jest, słuchajcie, czarna i ona z kolei jest z szarościami, czyli czarny, biały, szary. No i tak samo jak tamta, tutaj materiałowa, część materiału, część plisowana, także wygląda moim zdaniem zacnie. Naprawdę, wygląda zacnie. To jest taka, słuchajcie, sukienka, że nie da się przejść obojętnie i wiem to, bo te sukienki już jakiś czas wiszą mi tutaj, widzicie, na wieszaku w sklepie, bo nie miałam czasu w ogóle zrobić filmu. Zresztą było tak gorąco, ciepło, były fajne dni i stwierdziłam, że no, trochę bez sensu już takie rzeczy bardziej na jesień pokazywać, zimę. Więc wzbudzało zainteresowanie każdej osoby, która przychodziła tu odwiedziny, czy jakieś moje koleżanki. Mówię, kurde, ale fajna sukienka. Taka naprawdę inna. Dobra, jedziemy dalej. Mój ulubiony kolor, butelkowa zieleń. To jest, słuchajcie, sukienka tak samo, 80% wiskozy. Także jest naprawdę bardzo cieplutka i bardzo przyjemna. Taka, no nie czuć jej na skórze. Powiem Wam, że żadna z tych, wszystkie te sukienki są bardzo przyjemne dla skóry. Mówię to dlatego, że ja mam skórę bardzo wrażliwą i mnie bardzo wiele materiałów gryzie. Więc jak już mnie nie gryzie, to uwierzcie mi, ja jestem tak na to wyczulona. Sukienka wygląda po prostu w ten sposób. Też jest taka do kolanek. Też nie pamiętam, jakie to są rozmiary, czy to jest oversize'owa, czy nie oversize'owa. Rękawki wyglądają w ten sposób, więc no, takie są, powiem Wam, w miarę skromne, że nie poszerzają tak strasznie ramion, bo teraz są modne te rękawy takie pufoniaste, wiecie, i to nie każdemu pasuje, a tutaj wygląda to zacnie. No i golf, tylko że tu już jest, widzicie, golf, taki bardziej golf. Przy szyi cieplutki, także to no, zależy to, kto co lubi. Ten nie jest opinający, więc myślę, że ja bym dała w nim spokojnie jeszcze radę chodzić, bo jest taki, wiecie, luźny tutaj. No i wygląda, myślę, też całkiem zacnie do płaszczyka, do kozajdów. I w końcu coś innego niż sukienka, mianowicie komplecik, sweterek, słuchajcie, widzicie, że sweterek i spódnica. I co? Sweterek, guziczki, taki delikatny właśnie półgolfik, bardzo też przyjemny materiał, cieplutki. Oczywiście można nosić też osobno sweter do spodni czy spódniczkę, na przykład do jakiejś bluzki, także, no, także tutaj jest totalna dowolność, albo macie gotowy komplet. No, ja też uważam, że to wygląda, tutaj też są takie, widzicie, guziczki, także wydaje mi się, że naprawdę wygląda to fajnie. No mówię, szukałam czegoś takiego nietuzinkowego, czegoś, co no, właśnie można założyć i się wygląda
fajnie, tak wiecie, tak, no, tak elegancko, tak, że chce się iść do pracy, chce się wyjść do ludzi, bo to czasami w zimie, w jesieni to tak, wiadomo, człowiek się ubiera na cebulę, byleby było ciepło, no a są takie momenty, że fajnie założyć coś takiego eleganckiego. Już Wam pokazuję, no, komplet tym razem w czerni. Że to samo, tylko teraz mamy w czerni. Powiem Wam, że nawet nie wiem, czy ja się nie lepiej czuję w czerni. No, widzicie, tak samo komplecik jest. Spódniczka jest fajna, bo jest taka, o, taka, że tak powiem, luźna. No, także tutaj o rozmiar możecie się nie martwić. No i co? No i tak samo jak tam to wygląda, tylko mówię, tylko w czerni. Kochani, witam Was w dniu następnym. Robię taką dogrywkę do wczorajszego filmu, ponieważ nie doczekałam się na kuriera, a stwierdziłam, że będzie fajnie tematycznie, bo jak kogoś to interesuje, no to wiadomo, że tak powiem, będzie wszystko w jednym i pokażę Wam te chusty. Jeżeli chodzi o opaski, to są te piękne kwiatkowe. To jest, słuchajcie, nowość, także no, bardzo fajne. Pokażę Wam, które wróciły jeszcze. Wróciły te, czyli Wasz niewątpliwy ulubieniec, mój tak samo, no powiem Wam, że no, ta chusta na teraz, na jesień, na zimę jest po prostu idealna. No i wzory, które już znacie, więc pokazuję Wam już tylko chusty szybciutko. Z chust taka, no widzicie, jesienna, w takie piękne kwiaty. Ona jest naprawdę taka dosyć, jakby to powiedzieć, no duża, bardzo duża, widzicie. O, mogę się cała zasłonić, więc no, te wróciły chusty piękne. Taka chusta też. W ogóle teraz, słuchajcie, wszystko jest do. Ten film będziecie widzieli, znaczy nie wiem, kiedy będziecie widzieli, ale wrzucę go dzisiaj w piątek o 19:15 i do niedzieli, do końca niedzieli, wszystkie właśnie szale, odzież i opaski są na promce, więc warto skorzystać. Także chusty, że tak powiem, się wyprzedały bardzo szybko i teraz powracają. Ona jest fajna, bo jest, widzicie, też taka dwustronna, cieplutka, elegancka, do płaszcza, do kurtki. W ogóle jest taka przyjemna, że naprawdę jest bardzo fajna. No i Wasze ulubione kotełki, słuchajcie, są w różnych kolorach. No, także jest na przykład, o, taki chabrowy, no, te kotki to jest w ogóle, to jest hicior. Hicior bardziej, o, widzicie, błękitna. Jest różowo-pudrowa. One są w ogóle też, zobaczcie, jakie olbrzymie, także można się fajnie opatulić. Jaka tu jeszcze jest? O, jest na przykład też w bordzie. Także od wyboru do koloru możecie skorzystać. Nawet mówię z promki, bo też są na promce do końca niedzieli, więc co Wam jeszcze miałam pokazać? Takie fajne też, o, widzicie, boho, chustki, chusty olbrzymie w ogóle, o. Także jak ktoś lubi właśnie taki styl, to jest, o, jest taki, jest w różu, jest też taka brązowa, po prostu cudna, zobaczcie. Ja na przykład uwielbiam taki styl boho. I kochani, jeszcze są czapeczki szyte przez moją krawcową, także no, także myślę, że wyglądają bardzo fajnie i możecie nosić je tutaj, widzicie, z taką kokardką. A jeżeli ktoś na przykład nie lubi takich kokardek, to po prostu ciach rozwiązuje i mamy tutaj taką, ja bym to nazwała, że to jest taka czapka, troszkę taki, wiecie, turbanik. No teraz są takie właśnie modne, to sobie fajnie można poukładać i jak ktoś chce, może zrobić sobie kokardkę, także pokażę Wam też inne wzory w takie tutaj różne bohomazy. Też kokardeczka odpinana. Po prostu uwielbiam ten kolor, naprawdę. Ta sama sytuacja, także ciach, ściągamy, proszę bardzo. No i wygląda to, myślę, super. No, a jak chcemy, zawiązujemy i jest kokardzina. Tu troszkę inny wzór, ona jest, widzicie, podwójna i tutaj już nie ma kokardki, tylko jest taka pętelka. No, ale też myślę, że bardzo fajnie wygląda na głowie i no i taka jest wyrazista, taka ciekawa, taka idealna te ponure dni, jak ktoś lubi na przykład coś takiego bardziej odważnego. Tu też taka podwójna, cieplejsza, w kratę czerwoną jest taka też z kokardką, ale to już sobie możecie, że tak powiem, obczaić na stronie. I nasz materiałowy faworyt tak się prezentuje, ciach możemy powyciągać i tak samo mamy, o, taką czapeczkę po naszemu myckę. Tutaj cieplejsza,
wersja podwójna, widzicie, to jest podwójny materiał. No i tutaj też jest troszeczkę inny krój, tam było z kokardką, tutaj jest taki po prostu, jak to się mówi, supełek, supełek, tak. Widzicie, to jest takie zarzucone, także no, myślę, że też bardzo ciekawa i też jak ktoś właśnie jest bardziej taki odważny, lubi takie odważniejsze stylizacje. Także tyle, kochani. Mam nadzieję, że skorzystacie z promocji, coś Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś w ogóle pytania, sugestie, to piszcie pod filmem czy na maila. Ściskam Was, całuję bardzo mocno i buziaczki wielkie.